Dobra, witam wszystkich. Witam. Jak widzicie, nie wiem czemu, co mi bardzo to w ogóle nie przeszkadza, ale sprawdźmy jeszcze raz, żebyście to też widzieli. Mam nadzieję, że teraz przez to, że wyszedłem, to tego nie spartoliłem. O 10, czyli za 40 minut, otwieram paczki za elitę, za pierwszą elitę w Squad Battles. Mówię cicho, bo są współlokatorzy śpią jeszcze, co niektórzy, a więc tak to będzie wyglądało. Ale dajcie mi sekundkę. Teraz dzisiaj rozegrałem i wczoraj oczywiście 10 godzin FIFA 22 na Xbox One. Najpierw odpaliłem oczywiście FIFA Xbox Series X. Zagrałem niecałe 10 godzin, zostało mi około 10 minut. Pół godziny max i wtedy wyłączyłem tą grę, oczywiście wziąłem start quit i ściągnąłem Xbox One. Zagrałem 10 godzin, dzisiaj skończyłem. Kończyłem w 80 minucie Squad Battles meczek, wygrywałem, wypierdzili o mnie, szkoda. Ale włączyłem jeszcze raz wersję Xbox Series X. I teraz najzabawniejsze. Siemano, i teraz najzabawniejsze. Patrzcie. Masz, you have less than 10 hours left. Czy wy to widzicie? Od nowa, mam 30 godzin. Nie wiem, glitch, błąd, nie mam pojęcia, mi to nie przeszkadza. Zaczęliście bazę? Ale, tak jak mówię, ja nie dokończyłem tych 10 godzin, może dlatego. Może dlatego. Oby tak było. Jestem teraz wielko co twojego abonamentu i tle. Dobra, taki temat miałem już wcześniej. Gra wychodzi. Dajcie sekundkę. I ja robiłem. On do menu wraca. I ja robiłem takie coś. Restart konsoli. I po restarcie mi to chodziło. Mam nadzieję, że licy spartyliłem, bo tak to będzie lipa. Wtedy będziemy musieli po prostu otwierać paczki za przez problemy, nie? Co jest już troszkę lipa, bo nie ma tego samego efektu, ale zaraz zobaczymy. Lecimy jeszcze raz. Teraz zobaczymy, może pójdzie, może nie. Trzeba się najpierw połączyć, oczywiście. Trzeba próbować czasami. To się zdarza. Miałem tak już też kilka razy. Spróbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie spartuję niczego. Mi się też tak właśnie nie łączy. Dawaj trial. Proszę mnie nie straszyć. Teraz proszę mnie nie straszyć, bo będzie lipa. Okay. I łączymy się. Cyk. Wchodzimy i działa wszystko. O, właśnie o tym mówię. I 30 godzin na pierdzielamy.
Siemano, kolo, w sumie mógłbym moda, bo prawie na każdym live'ie jestem. Robisz tego glitcha kola z godzinami? Naucz mnie. To zależy, Nano, jeżeli, nie wiem czy widziałeś, jeżeli zrobiłeś taki temat, że przegrałeś 10 godzin, to już dupa. To już może być problem. Czekaj, ja mam 36 tysięcy, a potrzeba 34. Pół godziny, no nie ma bata, dobra, to na spokojnie, mogę sobie jakiś meczek zrobić. Chodzi o to, Nano, że jeżeli załączyłeś najpierw wersję Xbox Series X i nie ugrałeś, czyli tą, co ja teraz mam, i nie ugrałeś jej do końca, czyli nie skończyłeś, zostało ci pół godziny, jeżeli sobie liczyłeś, wziąłeś, wyszedłeś ze Squad Battle, wyszedłeś z Food Champ, no z Ultimate Team, wszedłeś tu, start i wziąłeś quit, zamykając w ten sposób, żeby ci czas nie leciał, i wtedy ja ściągnąłem wersję Xbox One. I w tym momencie, no już zrobiłem, dzisiaj skończyłem akurat na wersję Xbox One te 10 godzin. Na 10 godzin zrobiłem na Xbox One i właśnie wczoraj przez przypadek, nie ten guzik po prostu wcisnąłem, tylko wcisnąłem na ikonkę Xbox Series X, no i właśnie zobaczyłem, że mam 10 godzin, nie? A miałem raptem 10 minut tam, czy 15 mi zostało. A wiem, że na pewno mam więcej czasu z tego względu, że już nawet mecz w Squad Battle zrobiłem, też cały przeszedł bez problemu i tutaj siedziałem i siedziałem. Więc póki co to działa. Więc jeżeli na nowy jeszcze nie zrobiłeś, to tak samo, w starej nie kończ 10 godzin, jak będziesz miał 15 minut, pół godziny, start, quit, ściągasz nową wersję, robisz, nie wiem czy tak będzie działało, mi działa, nie? Znaczy co prawda i tak już jutro jest gra, ale mimo wszystko, wiesz, warto, jeszcze dzisiaj też można coś wtedy porobić, nie? Na przykład widzisz, no ja, gdyby nie to, że miałem te więcej godzin, no to nie ma bata, bym miał w Squad Battles, miałbym, nie wiem, no dzięki temu glitchowi, zobaczcie, będę miał taką nagrodę, tak? Dwie paczki rzadkich zawodników i 26 tysięcy monet. No niech tam będzie paru zawodników takich chociaż po 5 koła, to jak go sprzedam, no to też 4 dychy będą, nie? Przy dobrych wiatrach. A tak to bym miał, nie wiem, czy nawet elitę dwójkę. No zobaczcie, tu już macie 12 tysięcy mniej. Na ten moment 12 tysięcy to jest całkiem niezły obrońca. Taki Klosterman u mnie na przykład, tak? Za 14 koła. Paczka, dwie paczki rzadkich piłkarzy Elektrum. No, czyli tam srebrni są, a tam macie samych złotych. Nie, paczka złota, paczka zawodników premium. A elita trójka, no to 8 koła, to już jest 8, 16, 24. Macie 3 razy więcej, zobaczcie. Dzięki temu Gliczowi, nie? Też Glicz z zaproszeniem do meczu towarzyskiego. Nie wiem, no widzisz, mi w ten sposób to działało i działa. Czyli mam ogólnie 30 godzin. Mam stary, mam 30 godzin. Division, nie, tego, no, FIFA, tak? Mam 30 godzin. Zaraz będzie 34 minuty i mamy ten Squad Battle z następny turniej. I wtedy dopiero będziemy działać. No już mam paczkę rzadkich zawodników. No mam nadzieję, że coś wyleci. Mam nadzieję, że coś wyleci. Ja mam taki plan swój cudowny. Choć nie wiem, jak on wyjdzie. Bo ogólnie wybór składu to jest mój taki na razie skład. Myślałem, żeby takie coś zrobić, wiesz? No, oczywiście lewy to jest u mnie mus. Jakby był ten 8 Dembele, to ten będzie miał 9. Jeżeli to zrobię, to no nie wiem, czy on jest dobrym pomysłem tutaj. Na zmianę oczywiście będzie w przyszłości Gorecka za oczywiście Tolisso. To jest no na ten moment mam tego Krosa, ale do dupy nie urywa, nie? No 55 tempa, no też mi się trafił niewymienny. Po ile ten Kros jest? 12 koła. No, już by był całkiem niezły temat, lewy stoi po... już dziś po północy. No to widzisz, czy tylko ja mam błąd, który pokazuje, że serwery są teraz obciążone. No ja widzisz teraz przed chwilką, jak cofniesz wideo, to włączyłem się co najmniej z 2-3 razy, nie? Więc tak może być, tak może być. 70, z 70 koła już można było kupić. 70 koła lewego. A oglądałem recenzję jednego gościa, to mówi, że na ten moment Lewandowski ma najlepsze wykończenie w grze, chłopaki.
Lepszy od Messi, lepszy od Ronaldo, jeżeli chodzi o wykończenie, nie mówię tu o ruchu. Wykończenie ma najlepsze w grze obecnie. Lewandowski. No nie mówi o ikonach tak oczywiście, bo tu jest inna bajka, nie? No bo co to jest z ikon? Ronaldo. No Puszkasz ma 95 strzałów, by lepszy, nie? Ronaldo tak samo. Krystyna. No ale widzicie, lewy drugi. Całkiem fajnie, tak? Chłopaki, mamy pierwszego grajka w historii FIFA, który na napadzie jest pierwszym gościem. W ogóle to jest coś niesamowitego. Aż ten lewy. Zobaczmy, jak lewy stoi, jak porównywamy ogólnie, który jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest szósty. Drugi na świecie obecnie, a szósty. No jeżeli się utrzyma taką formę, Messi może troszkę spaść, no bo wiek, no to za rok może lewy, jeżeli trzyma, może będzie pierwszy. To byłby ten. A ile ma 96? Ile ma 96, co? Nikt nie ma 96, najwięcej jest 95. Pele, Maradona, Ronaldo, Zidane, 94. To jest dom. Cztery banki. No gdyby on miał, kurde. To można by było to. Ale to nie będzie wtedy z tym się kitra. Tak czy siak. No dobra, nieważne, będzie tu Lisą. Taki jest mój plan na bieżącą chwilę. To Liso, nie zgadłem, boże, Bundesliga. Oczywiście Gorecka. Będzie wchodził oczywiście za to Liso, nie? Myślę o tym Fekirze śmiesznym. Nie wiem, jak on sobie radzi, bo w obronie jest pewnie tragiczny. Ale za 7 koła, to też rewelacji nie ma. To znaczy, że też pierdołowaty. Wysoka średnia, 4-4, no coś tam nie potrafi biegać, pewnie też biega. Wytrzymałość, skoczność. No ale za 7 koła, no to nie jest zawodnik, wiadomo, nie? Klasy jakieś tam. No ale wtedy tak by to wyglądało. Mbappé ma 10 zgrania, z tym ma 10 zgrania. La Croix, jeden ponad z lepszych obrońców obecnie w Bundeslidze. 40-30 koła, wczoraj stał za 25. Czyli leci w górę. Dzisiaj już widzę karty idą w górę. Taki jest plan. Po ile jest w ogóle Konan? Lewy w statystykach mi chodzi o wykończenie. A lewy. Lewy ma wykończenie 0,92. Wykończenie 95. Ustawienie w ataku 95. Stary, on po prostu się pięknie będzie ustawiał. Wykończenie, siła strzału 90. No nic, jemu tylko tego dawać, nie? Nie mu tylko dawać nie cień, tylko oczywiście, ale nie ma, kurde, nie ma. A to już temat, coś można było działać wtedy. Koman tak samo. Koman ma strzały 76, ja piórkuję. Tragedia. Wykończenie 75, siła strzału, a podania 79 też nie jest rewelacyjne. Ale nie ma chyba lepszego na... Nie sprawdziłem, po ile Koman. Chyba lepszego nie ma, więc musisz tu mieć na pierwszym. No, no mam to, jest szefem. Mówisz o tym La Croix, jest szefem, tak, że jest kozak? La Croix za 20, 35. Za 30 nie ma. 35 będzie. Nie, za 35, 34, 32. No za 3 dechy kupię go na przykład, nie? Komana. Czyli stówkę muszę mieć, żeby mieć takie zgranie właśnie o tu. Gdyby coś, to zawsze mogę jeszcze zrobić na kunku. Ten będzie miał 7 zgrania wtedy, ale damy radę. No bo tak naprawdę to nie mam tu zbytnio z tej ligi włoskiej. Gorecka jest po. Gorecka to jest koza. 160, ja pierd. Jak mi się trafiłby jakiś mega gość, no to super. Boję się, że nic mi się nie trafi, znać moje szczęście.
ale jakbyśmy chcieli zobaczyć, jaki jest z włoskiej linii, tak, Espanol, Francuz najlepiej. Czy jest jakiś pomocnik? Benzema, Griezmann, ten Fekir, Koundé, Lemar, Dembele, Umtiti. No i na tym koniec, to albo tego Fekira, albo z Griezmana robić, ale to bez sensu, bo jak zrobię z niego pomocnika, to też lipa będzie. Zresztą on na pomocnika to średnio, co? Średnia, średnia, słabsza noga, czy w ogóle Griezmann pójdzie z tym? Griezmann, Griezmann. Więc musisz to mieć, no, ten skład pełny. 21 za 15 koła, czyli on jest pierdołowaty, on jest coś jak ten gość. To strasznie słabo. Strasznie słabo. Ten będzie zapierdzielał, no bo ma... No, on będzie miał dyszkę. Ten też będzie miał wtedy dyszkę. To jest taki priorytet, no bo... No, nic więcej tu nie ma. Dla lidze. No, Fekir, Koundé... Kundel? Mendy oczywiście, nie? To był tam. Ja nie mogę wstawić, bo to szkoda. Szkoda. Pójdę Mendy. To jest obrońca, co? Za stówkę. No 8 dych. No nie, no oczywiście oprócz tego jeszcze chcę tutaj wstawić później Davisa. Innej opcji tak naprawdę nie widzę. Jakie są? Roberts 8-4, Tempa, Jordi Alba, czy też pierdoła. Shaw. Nie. Hernandez. O panie. Wysoka średnia. 9-3 Tempa, jeszcze szybszy. 77 obrona, 82. Pójdę z tym 40, no nie, no to połowę gorszy, czyli lipa. O, czyli lipa. Hernandez, Guerreiro, to nie. Ten też nie, Aleksandra. Mendy. Davis. Oczywiście, że Davis. Davis się nada. No tylko, że jego problem jest taki, że on musi zostawać w obronie, dawać mu trzeba. Bo zobacz, nie wraca dziad wstrętnie, obrzydliwie, nie powiedział nawet. I on idzie do przodu, to już mu się dupy nie chce ruszyć z powrotem. To pamiętam, miałem z nim taki temat. Tak to było ok, ale troszkę kijowe. A jest formacja ta. O, to są skrzydła, za daleko już. Napastnikami, ale żeby byli bliżej i tylko to. Chodziło mi o to, żeby środkowy pomocnik jest na środku, żeby był niżej, o w ten sposób na przykład. A tak grałem też kupę czasu, też nie było głupie. Ale tutaj w tym przypadku to lewy jest za wolny. Lewy jest za wolny i taki właśnie Dembele i taki Coman będą popierdzielać i będą mu tylko dośrodkowywać, on będzie robił już robotę, nie? Taki jest plan. Zobaczmy, co są jeszcze Francuzi. Tego na pewno nie znoszę, tej gendy. Tak nienawidzę tego gościa, nie osobiście, po prostu w grze. Po prostu jak widzę jego gębę, to mam ochotę w ogóle piece załączyć w Auschwitz bez kiedy. Makelele. Fejra. To byłby temat, co? Cztery bańki. Taka obrona, środkowy pomocnik. Makelele jeszcze z boku. 7-8. No i coś już można działać. Nawet ten Fejra na to.
8-1, 8-6, 8-9. Już coś można działać. Nie ma tego. Tamten jest tego nie ma, niesamowite. Niesamowite. Cześć, TikTok, siema. Zaraz będziemy otwierać poczuszki. Gryzma, ten jeden też nie. No właśnie, baran, nie? Dwie stówy, ja pierdolę. Czekaj. Przecież tu możemy się bawić, nie? A, ja kogo ja tu wstawię? To jest przecież tylko i wyłącznie koncepcyjnie. Cyk. No i co, kurwa, Francja będę grał? Tu. Jebańce, ale mają skład. Kurwa, niesamowite. To oni taki mają na pogo, oczywiście. Ja pierdolę. Ale Pogba? Pogba jest Pogba? Jest, no 120. Ja jebie. No, no można działać, nie? No ale nie mają tego. Kogo nie mają na bramce? Loris. No tego byłby lepszy, nie? Ale... No nie będę kurwa Francją grał. Tu jest dycha z grania. Tu było 6. Jeszcze pewnie lepiej byłoby mieć tak kantę, oczywiście, kurwa, kantę. To małpa. Nie wiem, na środku by zostawał. Tak, ale bez różnicy. No i to byłby temat. To byłby temat. Tyle możemy działać. A czym teraz? Aha, bo bym musiał zmienić na lewy napastnik, lewy pomocnik, tak? Wtedy by to miało ręce i nogi. No i zobaczcie, wszyscy mieli zgranie, nie? Ale to jest tu stówka, tu dwie stówki, ten pewnie zapaczkę fajek, bo pierdola. No już 14, to ja spokojnie. Ten za 3 deszki, a po X. Za 3 deszki. No to nawet jak dostanę, to już bym mógł sobie go sprawdzić. Ale chyba będę lewego jednak zbierał się. Choć Wernera mam, kurwa. Choć Wernera. Może najpierw... Nie, Werner... Lewy musi być, nie ma opcji. Lewy musi być. Tylko i tak muszę mieć Komana. 30... No 30, 70. No to będę potrzebował, to jest stówka, będę potrzebował. No może się trafi jakieś za 5 dyszek. Chociażby. Tu już coś można działać, nie? Tu już coś można działać, bo najlepszy skład z Bundesligi, co jest strasznie smutne. Wyjdź, weź precz, sprawdźmy jak wygląda obecnie najlepszy skład Bundesligi, bo to by to nie urywało. Liga, Bundesliga, Lewandowski. Gdzie ja mam wszystko? A, ty. Oczywiście lewy. Ty. Upamykano. Koman. Oczywiście Leroy Sané. Sané to szybszy, nie? Sané, oczywiście Haaland. Czemu nie? Kimmich. Oczywiście, że Kimmich, kupię pytanie jeszcze teraz ten jeszcze, ten lepszy. No ale nawet dajmy zwykłego, jeszcze z tym, dajmy zwykłego, najlepszy co dają. Ten Babu niestety jest najlepszy, co jest smutne, ale prawdziwe. To Pamykano jest, a więc zostaje ten LaCroix, tak.
co jest jeszcze? No Hummels, ale fizyczność się słabo umie. Myślałem, że jest silniejszy. Bruno 54 tempa, no na pewno nie, to ponukano jest. A Kanji jeszcze 7,7, ale tylko jeden obronę ma większą. A Kanji ma 1,87 m. A ten ma 1,90 m. Jest wysoki, wysoka zawitość w obronie. Coś trafiłeś z paczki kola? Patrzę, nie, no dopiero o 10 będzie, więc czekamy na 10. Na 10 czekamy. No i oczywiście Davis. To jest obecnie oczywiście tutaj tylko i wyłącznie Gorecka, bo ze środkowej pomocy ofensywnej to chyba tylko Müller, ale Müller i Roy z tymi ich obydwu to są po prostu tragedia. Znaczy nawet tego nie opiszę. No i Kimmich. Czy to jest obecnie najlepszy skład Bundesligi? Czyli praktycznie Bayern. Bayern, Wolfsburg. No i Haaland. Ale on będzie za wolny tutaj, żeby wydawać. Uważam. Wiele lepiej za tego Haalanda, tak naprawdę, że miałbym grać taką pozycją, to by było dla mnie cyk. Pyk, cyk, pyk. I to nie pan. 7 co prawda zgrania, mało, ale on by zapierdzielał, lewym by podawał, lewym by kończył. Tak grałem tam kupę czasu. Na formacji, którą gram obecnie, to jakby to miało wyglądać. Cyk, cyk, Kimmich tu, no i chyba tak naprawdę. Chyba lewy 150 Haaland, Borecka, no Sabice, chyba nie ma nic lepszego, nie? To jest obecny skład na tą pozycję, co ja gram. Ile same za paczkę fajek teraz chodzi, za 15-20? 16 koła, za 12 zaczął go. 14. 12. Tylko dlatego, że biega. A Gnabry? Gnabry? Niby wszystko ma lepsze, tylko za 7 koła, czyli on nie biega. Skrzydło musi zapierdzielać. Zapierdzielać. Jak Coman ma? 4-3. Średnia, średnia. No nie wiem, co nie wiem, lepszego. A Kimmich? Tu jest zwykły Kimmich? Czy jest do mnie? No, zależy Kimmicha, nie wiem. 200, 150. 70 tempo. No ale z gibki, zwinny, to zapierdziałem. To jest skład, który bym potrzebował. Ale to jest 79, czyli nie stoję, nie wiadomo co, może się trafi taki teraz w paczkach. 82, Davis, nie musi być wyjście. Szczerze mówiąc, jeżeli trafił Davisa, tego, biorę, panie, w ciemno. Biorę w ciemno. Ale mamy jeszcze inny temat, zobaczcie, bo jest upamykany. 81, 81 i 81 tempa, na to zwracam uwagę. I taki upamykano stoi za 16 już, to już niewiele. Wysoka, średnia. Ale jeszcze zamiast upamykano ja mam gościa, który się nazywa Klosterman. 85 tempa. O, fizyczność mi troszkę gorszy, ale lepszą obronę. Średnia, średnia. 1,87 m. Po ile ten jest teraz obecnie? O, 14, czyli porównywalni są, czyli bez różnicy, czy mam jednego, czy drugiego, tak naprawdę. Werner będzie miał fulla. Werner będzie miał fulla? Tu? Nie. Czy jakby lewego nie było? No gdzie, co ty? Werner przecież ma... 7 by miał. Musiałem tutaj wstawić jakiegoś Schwaba. Ale chyba nie ma tak naprawdę Niemców.
na skrzydle. Nie. Ale nie, no weźmy lewą pomoc. Lewy pomocnik niemiecki. Schweinsteiger jest 80 tempa i tam jest lewym pomocnikiem. Daj spokój. Zapaczkę fajnie w ogóle nie chciał. W dupie z takim lewym skrzydłowym. Royce tam był. To on robił robotę. Kiedyś swego czasu. Legendy takie były. No, no i tyle, co z lewej strony. Nie wiem, musiałbym mieć jeszcze innego jakiegoś Schwaba, nie ma Schwaba. Więc... mówiłeś o tej przedniej formacji. No to tak, no to... Nie, bo tylko... Nie. Ta poprzednia to było to... Tu też Werner nie miał rozgrania. Pomimo, że był... Miał tak samo dwóch Niemców, to też miał 7, bo z lewym się nie kitrał. Więc tak samo nie był zgrany. Więc lipa. Która jest? 47. Skład. Weźmy już tamten. Składu. Polscy husarze oczywiście. Połowa Francuzów. Pójdę ma jednego Polaka. Ale brzmi pięknie. Może kiedyś. Jak skład Batters, żeby nie poszło nie wiadomo ile. 34. Dobra, w 11 minut nie zrobi się 2000, on 36 tysięcy. A jest 34. Paczkę rzadkich zawodników, 26 tysięcy. Dawać. Dobra, jakieś zadania? Coś możemy zrobić w tym czasie? Miałby tylko lewego zamienić z Kimiczem. Ale może tak. Wiecie co, dobra. Aha, zadania chciałem sprawdzić, bo już widzicie się w zakręcie, już się jaram tym, że zaraz coś będzie. Scott Battles. 23 z 40. Zaczynamy w kółku 50. Pierwszy sparing i zmiana. 3-5 godzin w zamianie. Pilce Fortuny. Nie, czekajcie, ja później nie mogę. Wieczorem będę. To będę mógł z kimś to porobić, jeżeli ktoś będzie jeszcze miał w ogóle czas. Wydajna współpraca. Dziś już współpraca z Kobatus. Nie, tylko pewnie będę miał w dupie. Mecze towarzyskie. Jeszcze co najmniej jedną bramkę w 10 meczach towarzyskich. Footlife. No a to Footlife będzie się robiło zadania. To też się samo zrobi, nie? No to ma 46, mam 46 dni, no to panie, połowa października. Co ja gadam, listopada. Rajwa, słyszymy, piąty poziom, prowincji. Jakie pogodita. Serie A, a właśnie, miałem jeszcze Serię A zrobić. Ale to jeszcze w Rivals, o, cwaniaki. No, zaraz może ktoś się trafi. Zaraz może ktoś się trafi. Czy ja mam kogoś w ogóle z Serie A? To są z Włoska, nie? Wybór składu. Serie A, to z tego co kojarzę, to jest włoska liga. Mówię ją z włoskiej ligi. No to by był całkiem ładny skład. Ale to on nas na razie nie stać. Musimy popatrzeć bardziej realistycznie. Z Nkunku. Nkunku, nie, może ten. Tu wchodzi oczywiście... Diaby, będzie sobie Kloster. Gdzie jest Kloster? Cyk. Ty idziesz precz. Nikt cię nie lubi. Należy może być tamtym. Gdzie jest ten bramka Szachajka? Tutaj gdzie? Dobra, nieważne. Chcę sprawdzić, czy mam kogoś z... Zaraz będziemy chłopaki odchodzić. Dzisiaj już kola gra wychodzi. 24. No to super. Vital. Martinez. To git. Czyli patrzymy jeszcze raz. Włoska liga. Kogo ja mam z włoskiej ligi? Serie A. I tak, ciach. Potrzebuję najwięcej do pomocników, nie? Hejtful. Weźmy tak. Ten punkt dziękujemy na razie. Martinez. Rowery. Kogoś z włoskiej ligi? Fabian Deron, cało 66 tempa. Okej. Okay. Jeszcze mam kogoś, kto chociaż biega.
tam były szarawy chyba, nie? Takie w miarę. Zobaczmy, że coś takiego. Zapaczkę fajek. Taniego, ale szybkiego. Bozens. Rebić. Persić. Delefel. Delefel. Pip Anderson. No, chyba nie szalemy. To nie ten Lukaku, co miał być chyba. Lewy skrzydłowy. No i z innie El Sharawek się przydzielić. Miałem gdzieś, przydałem dwóch. Aha. Ale zapoczkę fajek chodzi, więc... Tysiaka. To bez problemu. Ile zostało? 8 minut. No, paki zaraz otwieramy. Nie. Trzeba coś chciał pomysłów. Ale nie, ogólnie jakich mam. Dron. 60. Wszyscy będą mnie niszczyli jak szmaty. Trudno. Chodzi tu o to, żeby zaliczyć czas listy i strzelić kole. Fabian, może być Fabian. Coś jest tutaj na zrobić. Tylko jak to połączyć później z obroną. Pasalić, dawaj pasalicia. Może z tej będzie ktoś. O, jest tutaj coś ciekawego. Freiberler. No i z tymi się i Kitra. Najlepiej jakiegoś... Aha, no chyba nie dam, bo... stoi. SPO. Pajregion. Cycyk. Samardzić. Nogosens. Z braku laku. Można wsadzić. Lam. Max. Inter. Fulc. No i tak można zagrać w sobie. Wstawilibyśmy tego obrońcę, tego bramkarza. Sumera na razie. I można zagrać. To nie jest skład jakiś mega turbo. Za 1500, czyli za paczkę fajek stoi. Nie. Nie, broń Boże, czemu to? Aha, ty, co za dziadostwo, widziałeś to? Nie chcę go kupić, chcę zaakceptować. Albo, kurde, dobra, co ma być, to będzie. Mniejszy z tym. Ile? 5 minut. Bardzo 5 minut. 5 minut i otwieram paki. Może najpierw trafię jak na razie do właśnie Lukaku, wymienię 80 kosztuje i De Bruyne w nie wiem, 180, no to super, no ja nie miałem najdroższego, chyba miałem za 9 czy za 12, więc nie przesadzę. Kingu. 4 minuty następnego turnieju. No i widzicie. Tutaj nie wiem o co chodzi. Ja myślałem, że będą nagrody dość szybko. Tu zrobiłem. Ja nie wiem o co tu chodzi, szczerze mówiąc. Czy masz oto paczka piłkarzy? Duży złot. Aha, czyli w miejscu, gdzie jestem, taką dostanę nagrodę, czyli jakbym był w siódmej lidze, to dostał dużą złotą paczkę premium. A jestem tu, więc mała złota paczka piłkarzy Prime. Aha, dobra, rozumiem. Rozumiem. A więc... Trzeba postać 10.
radę, myślę już. Mam radę. Co jeszcze możemy sprawdzić, moi drodzy? Ktoś jeszcze wszedł? Jest. Dzisiaj, więc na spokojnie. Jeden mecz dobijam do szóstej ligi, zostawiam i już nie wiem. No i super. Szósta liga, ładnie, to ja ósma. No to będę musiał porobić coś. Dobrze, a więc tam miała być w zadaniach. Dobra, panowie, 3 minuty i otwieram paki. Pierwsze sparingi. To dla ludzi. Dobra, tu jest. To jest paczka piłkarzy Electrum Premium. Jest całkiem fajna paczka. Zacznę z tym piłkarzem serii A w 5 różnych meczach Rivals. Nie muszę ich wygrać. Aha, dobra. Muszę tylko asystę. Czyli we niektórym podam, strzelę i jest gig. Tylko tyle. W 5 różnych meczach. Obawiam, czy przegram, czy nie. Więc w grupie z tym, na spokojnie. I będzie paczka piłkarzy Electrum Premium. Okej. Okay. Okay. Mam radę. 6. 3 minuty. Alexander Arnold. 79 tempo. To jest spoko. Tu, złota paczka rzadkich kart. Weźcie coś ciekawego. Złota paczka rzadkich kart. Ale jeśli chodzi o tych za 30 poziom grajków, to jest tragedia, nie? Davidson, lewy pomocnik, w ogóle Turcja, kto gra tym? Tylko że Brazylia, no to jest jedyny taki tak naprawdę plus. Wysoka średnia 4. Następny jest MLS, bez jaj. Argentyna jedynie. Średnia niska, 4-4. 85 i Porta, Portugalia. Wysoka, wysoka, no już troszkę lepiej. Tak naprawdę... No nie, 85 tempo, to tak troszkę za mało, nawet na obrońcę, nie? Minuta. No, panowie. Spokojnie. 40 sekund. 40 sekund. I otwieram paki. 30 sekund. Lecimy. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie. Proszę o moje zarąbiste nagrody. Halo? Czy mogę prosić o nagrodę? Halo? Przepraszam. Czy dostanę nagrodę? Okej. Okay. No właśnie, chcę zrestartować. Może dadzą dzisiaj pod wieczór dopiero. Ale radę. Nie spodziewali się, że będzie robiono jeszcze w grę. What the fucking hell? A, fajnie było. W sumie nigdy nie chciałem tak naprawdę tych kar. Po co mi? Sunshine brings the light.
No to poczekaj, kolego, bo nagrody za SB były zawsze 5,5. No dobra, to możemy tak naprawdę meczyka zatłuc sobie w takim razie. Wiecie co, tak zrobię, bo kurwa jak to mi nie pójdzie, to Kanadę spalę w pizdu. I nawet po prostu spalę. Dobra, biorę tych grajków, bo zapaczkę fajek każdego, proszę. Wziąłem od razu. Wziąłem. A, trzymaj, niech stracę. Prawie tego dziada. Ale muszą być okrutnie chujowi. Muszą być okrutnie źli. Ale tak ekstremalnie za taką kwotę, jak ja ich kupuję. Oni muszą tak być już tak okrutnie źli. El Sharawy, kurde, jakie ty byś grał w kozacki. Stracę. O, nie, nie. To i tak muszę nie grać, więc nasz już jest tej ligi wspaniale się nazywa. I tam, nie? Fabian. Jeszcze i tam nie to coś. Jeszcze był jakiś żółtego. No, w sensie żółtego. Dobra, zobaczymy, że wlecz. Poskamowali nam nagrody. No właśnie to chyba zobaczyłem. 5,5, no obyś miał rację. Tip top, obyś miał rację. Kurwa, było wybuchne. No ale coś takiego było chyba, no, że 10 po nagrody były. No ale kurwa, jak to nie... Ja pierdolę. To przepraszam. Ja idę do kościoła, jeszcze się pomodlić. Może dzisiaj niedziela. Może coś gdzieś tam, wiesz, czuwam ten. Mikołaj, spokojnie, spokojnie, dostaniesz wszystko. Właściwie to zobaczysz. Okej. Czemu mam skranie? Ach, chuj z tym skranie. Wszyscy teraz odbierają pewne nagrody. Dobra, jeden meczek. Gdzie mam się palić? Jeden meczek, zaraz. Spokojnie, akurat, bo czasami było 10 po. Zaraz, spokojnie, gdzie się pali. Piotruś, nie ucieknie, wyluzuj. Well, nights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. I'm Derek Ray at the microphone, and joining me for match commentary is Stuart Robson. And we have action from foot rivals coming up for you. This really should be a belter of a game, Stuart. Well, thanks, Derek, as always. The scene is set, two good teams, a great playing surface, and a vibrant atmosphere. It has all the ingredients for a really exciting game. Wow, będzie psika. Llorente. And perhaps Griezmann. Ale muszę tylko mieć, nie muszę wygrać, muszę tylko... Wybiegniesz, Gosens. Gdzie ci się nie pali, ale bez przesady. Ja muszę mieć tylko jedną asystę, czyli... O Jezu, ale upuściłem. Ja pierdolę, miałem się odebrać piłkę i strzelać. Już mi się z... Ja już mam. No to dobra, mi to zaraz zerknę. Spokojnie, po meczu. To super, zobaczcie, czy wszyscy dostaliście, bo... Pięknie. Great challenge, he got nothing but ball. Opportunity in the wide area. Vital interception, the danger was very real. Radę, jeszcze.
Jesus Navas. Well, possibilities inside the box. So a throw in here. Llorente. Shaw. De Jong. Przez to, kurde, nie myślę jak grać. Cały czas tylko myślę o tym, czemu nie dostałem. Ja pierdzielę. Continues his run. And space for the cross. Well, he's outplayed and outfought him. Ja pierdolę. Good defending in the end and danger averted for now. Dobrze, na glebę ci. Pokazało ci się na 3 miesiące FIFA kupować? Nie wiem, powiem ci jak. Dembele. Ale dam. Well, the keeper reacted magnificently. Czekaj, tip-top. Gdzie to? Co tam, tip-top? Siema, tylko ciebie słychać, nie? Zaraz będą, zaraz będziemy otwierać. Dostałeś tego? Rozwinąłeś, dostałeś jakąś kartę ciekawą? A ty oglądasz streama, czy nie? Zaraz będziemy. Kurde, no już coś potrafi. Jeszcze mi leją. Ale Haaland za stówkę? 150, no to... To stary, no to ja nic nie trafiłem za 12 koła, więc nie jest tak źle, nie przesadzę. Terrific defending to stop them progressing. Wow, to grubo, to widzisz, że nie pierdzielasz. And now Correa. Correa! Now the keeper performing brilliantly. Well, that's just incredible. He reacted so quickly there. Dobra, ja muszę gola strzelić, no wypadało. Tą drużyną, co tutaj mam, to jest po prostu tragedia, bo na odpierdzie wziąłem. To zresztą widać. Nie do tego, a co tam. I komu ja podam? Kurwa, ile on ma tych obrońców tutaj? Wszyscy od razu się wracają, masakra. Na glebę, małpo. And the referee takes exception to the challenge, free kick. Widziałeś, twoją ręką wybiłem, nie widziałem, nie zwróciłem uwagi. Ale moi, widzisz, poziom Orlik. Ten to w ogóle inwalida. Referees are rightly praised for giving advantage. Nie, chcę posprzedawać, chcę mieć na początku właśnie jakiś skład, a później będę myślał, wiesz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No spokojnie. Zawsze robiłem test SBC, a teraz mam troszkę inny plan. Piękny, zwyczajny. Jebany dziad. Jaka to jest pizda. Czy nie wyrabiam. No bez przesady, kurwa. Ja mogę dostać i 7. Ja mogę dostać 17. Interesujące. Muszę tylko jednego gola strzelić. Boże, jak nie strzelę. Będzie lipa. Wstyd i hańba. Jak tam, chłopaki, piszcie, co dostaliście i czy otworzyły wam się paczki? To najważniejsze. Scott Butters. And over comes the corner. Ball is loose. Bo jak mi pójdzie to wszystko w cholerę, to wybuchnę. Danger averted for now. Counter-attacking very much an option. No widziałem właśnie, ale myślę, że tak.
Samo życie. I do kogo? Nie kupił? Finally guarded by the keeper. Well, that's a really good recovery. He had to be smart there. Correa. Well, they've given him too much space. No, bo to prawda. Jest, wiesz. And a tiny challenge. No, oczywiście, miałem na przykład w ogóle nie, nic nie udaje. No ten stoi w ogóle po co? Martin Deron. The ball with Martinez. And a strong tackle. No ja nie pierdzielam. If you're wondering about stoppage time, 1 minute to be added on. Martin Deron. And so it is, the first half story has been written. Ja pierdzielam. Poświetnie ze swym boku. No chyba tak. Cześć DF1. Chyba można już, no ja właśnie nie mogłem, ale teraz chcę jeszcze raz spróbować, wiesz. Że teraz mi pójdzie i zaraz będziemy otwierać. Ja miałem Elite 1, więc po tym meczu idę otwierać pakę. Into the second half then, and the Raiders with an uphill climb. Ja pierdolę. No nie przesadzę. It's an excellent looking attack, courtesy of Griezmann here. And nothing positive comes of it, unfortunately. 83 plus. Chance to reduce the arrears. Well, in the end, it was rather straightforward for the goalkeeper, Stuart. Well, he has to do better there. That's a really poor finish. And very deftly cut out. Now can they create something? Just needs to Yakin. And read the danger magnificently. Well, if he gets this wrong, a penalty and a sending off. But he was spot on with his challenge. Now what can they do from here? Well, not hard to read that pass. No tak, no właśnie dzięki Bogu weźcie do odmiany. Jaka to jest pizda ten kurwa, nie wiem jak mu tam. Martinez. Kto to kurwa jest? Well, the visitors, as you can see, have enjoyed so much of the possession. They've passed it well, their movement's been good, and they've been well worth their chance here. Oh, a stellar piece of defending. Martin Deron. No co ja kurwa wam zrobię? Ja jebie. Powalcz o tą piłkę, hej, coś tam. Griezmann? Jebany jeszcze mu poda. O ten kurwa stoi się, patrzy. Chuj, nie. Ten na środku. Środkowy pomocnik defensywny. Że wszystko co trafisz na stadionie sprzedajesz, kwisujesz na stadion rzadki, jest warto ponad 500 kosztów. Jakbyś wszedł w klub, to pewnie miałbyś 20-30. No tak zrobię. Taki mam plan. Tylko chcę gola strzelić. Tej kurwy zwykły. Ja nie mam. No. Ja wiem, no to znam. No RB, no to było już 3 FIFA temu, stary. A, że nie wiedziałeś, że był znaczek, tak. Ale to, że on biegał, to zawsze było. Jest. Tylko tyle chciałem. I resztę to już gość mi może robić pałę. They get the ball moving once more, and that goal has Raiders believing. Gee. He's given us away. Martinez, kurwa, na co czekasz na święta? To był faul, ale to będzie. Ale leci kosa, już czuję to po prostu, aż mi świeżbi.
przycisku, nie? Koszyjny, komu się dostanie. No taki jest plan ogólnie, nie? Dziękuję, dziękuję. Ojej, bolało, mam nadzieję. Zrobimy teraz tak. Aha, oczywiście nie dałem kurwa na zmianę, żeby był... Brawo, Michał. Chyba się dało. Gram, szkoda czasu. Co tam wleciało, kola, bo ja już... I zaraz będę, dopiero po tym meczu, więc spokojnie. Kończy się mecz, idę otwierać Scott Battles. Pięknie było teraz z mojej strony. Brawo, Mikołaj! Brawo, Mikołaj! Three, one it is. Idziesz? Idziesz. Jaka trzeba. Can they do something positive on the counter attack? Ojej. Sterling. And he's kept it out. Fully stretched. Somehow. 77. Dobra, ja potrzebowałem tylko jeden gol, więc do szczęścia nie potrzebuję, a ty. Aaaa! Po piętach, jak to się mówi, dosłownie przenosimy. No nie mów, że na czas już gra. To chyba bardzo mu zależy, ty. Bez kitu. Chyba mu zależy, no. Jebany, ty. Chcesz umrzeć, ciulu? Chcesz umrzeć. Właśnie też się zdziwiłem troszeczkę. Ale gościowi zależy, ty, bo to musi, bo chyba dopiero będzie się do niższej ligi, do siódmej. Więc dlatego tak gra, wiesz. Wow. Ładna kosa. Taki był plan. Co tam wleciało, kole? Czekaj, Kawa Jones, zaraz będę otwierał. Jeszcze raz, żeby nie było, wszyscy czekają. 10 osób jest na streamie, to super, zaraz zobaczymy, co będzie. Czyli tip-top, ty mówisz, że jak otwieram teraz, to będą te paczki gwarantowane, tak? Dobra, to żeby ten czas... Just doesn't come down in time. Aha. Klosterman. Goalkeeper has it. Aha, to dobra, czyli zawsze jakieś, chociaż te 83 będzie, tak, w takiej paczce. No ale wiesz, ale taki Klosterman... niż dalej, no, niż dalej. To masz gwaranta 83, no to dobrze, no by tak było. Dobra, no to nie gramy, żeby to szybciej zleciało. I otwieramy paki. Chyba, że dalej nie będę miał, jak nie będzie, to się... Aha. Aha, no to wiecie. Dobra, no to wchodzimy. Będzie. Dobra, lecimy. Zadanie zrobione. Jeden gol wieśniakami z włoskiej ligi. Porażka. No trudno, 6 punktów. Najpierw fajnie by będzie, jeżeli w ogóle dostanę. Mam, dobra. No, panowie. No trochę grałem. Prawie 30, no 20 parę godzin grałem. Dobra, panowie. Dzisiaj niedziela. Gdzie? Gdzie tu masz? No, najrzadszy, najlepszy. No nie piszę. Przeglądaj. Ale to chyba w tym jest ZBC, no możliwe. Lecimy. Ogień jest, też. Hummels, kurwa. No. Idą 12 koła.
O. Walker, 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 Walker. 70, no. Ale lewy już jest. Lewy już jest. A ty, Leno. Klosterman. O, no. Ale ja Klostermana i tak zamienię z tego względu, że tego miałem niekupionego, a więc będzie mi żądanie też szło. Bo ile on jest? Po 13 koła. Wiesz, o co mi chodzi. Niech będzie nawet za tyle, ale pyk, lecimy. Madukę porównaj, po ile? 950. Dobra, będzie do zadania. Do zadania. Ospina, Schlager będzie do zadania. Draxler 1500 w kupie. Nine Golan. Tak, widzę. Marcos Asensio. To jest zapaczkę fajne. To Walker całkiem ładny, bo to jest jeden chyba z lepszych obrońców, co? Aleno. Też. I Hummels. Ale Hummelsa chyba bardziej. Za 6 koła? Nie, to Hummelsa lepiej zostawić na SBC, szczerze mówiąc, nie? Walker. Czyli Walker za 7. Czy, pytanie, pierwszego nie pójdą ceny w górę? Dobra, jak on pójdzie, czekaj, tutaj ktoś go za ile już? Za 50 koła, czyli za 70, 69. Zobaczcie, ile na mniej, najmniej, dobra, zaraz sprawdzę sobie, dobra, Walker, tak on się nazywa. Czekajcie, chcę tylko sprawdzić i już robimy dalej, spokojnie, chłopaki, nie śpieszę się, zaraz otwieram, a nie każdy, rynek transferowy, Walker on się nazywał. Po ile jest najmniej? Walker. Walker on był? Tak. Czy jest za 60 koła? Nie ma. 65. Jest za 65 koła. Dobra, za 65 już można go obchnąć. Gdzie to było? Lub czekajcie, bo mi zależy, żeby szybko go obchnąć i moi drodzy. Tak, 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 tak. Walker. Walker. Cyk. To już warto było grać wysoką licytację. 65 koła. Za 60. Myślę, że 68, 7 i tak go kupię. Choć teraz jak wszyscy będą mieli SBC, to... Dobra, weźmy 69. Jak będą chcieli, kurwa. Jak będą chcieli, to... za 60 za godzinę ktoś może go kupić. Następna paczuszka, moi drodzy. No, zobaczmy. Jest jakiś wybór? Jest. Co to? Na was. Trzy dychy. No to tada, będą chcieli... Matip, Stones, Leeds, Brandt, Bailey, nie. Muriel. Trzy koła. Trzy koło zawsze też w porządku. Może ktoś kupić 1500. Jest. Bardzo trzeba. No. Stones. Matip, ale on widzę pierdolowa, wyzywa do SBC. Na was po ile? 18. 12. Ale potrzebuję hajsu, więc lecisz pan. Zdyszkę może ktoś go weźmie. 13. Z oddychy ustawiałem. Dobra. Co 12 to może szczęśliwa 13, pyk. Może ktoś go weźmie. Reszta idzie, będzie na wymiankę. No to moi drodzy, tak żeśmy trafili. Mi się wydaje, że nie jest źle, jeżeli 30 koła mam teraz. Dostanę za Walkera ile? No 60, załóżmy. No to będę miał niecałe... No to będę miał na
lewego i Kumana. Tak naprawdę. To już jakiś napad może być. Dobrze mówię? Skład. Wybór składu. Tutaj pozmieniałem. Coman dobry jest. No, to może coś się uda. Czekaj, kogo ja tu miałem? Klostermana, nie? Gdzie jest Klostermana? A, bo ja go sprzedałem, tylko wstawiłem tego drugiego. A, za Klostermana, jeżeli jeszcze pójdzie. Klosterman. Aha, no tak, to 60, 80, no to 110 powinno być, bo jeżeli Klostermana teraz sprzedam. Obrona w miarę. Na Neuera poczekam. Na razie ten bramkarz może być. Będzie taka tutaj ekipa. Może nawet starczy na tamtego śmierdziela, tego Fekira, czy jak mu tam ten Fekir chyba i tak będzie lepszy od tego, co? Nkunku. Mówisz? No, w sumie, po ile ten Nkunku chodzi? No, za tysiaka, no to nie ma co porównywać. Siema, cześć, Kubat Włokiewicz. Patrz, Toni Kroosa dostałem, ale Tielesman. Też nie jest przecież Ruben Navas, też lipa, Papian. Kogo tam miałem? Aha, Francuz, tak? Francuz i pomocnik, środkowy pomocnik ofensywny. To był ten Fekir. Na obronę ma bardzo kijowo. Wysoka średnia. Ale ten Kunku też dupy nie urywa. Szczerze mówiąc. Ma też średnia i 4-3. Średnia 4-3. A ten wysoka średnia 4-4, więc troszeczkę lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. A więc jeżeli coś tu lewy, Coman, no i tu tego coś tam by było trzeba wstawić wtedy. Tego Francuza, żeby się z nimi kitrał. Zaraz zobaczę, o czym ty mówisz, bo wydaje mi się, że chyba nie. Lacroix, tak? To jest ten taki pan zajebisty obrońca. I on ma, dobra, on będzie miał, jeżeli zmienia na środkowy pomocnik, to jedno dojdzie i po 10 meczach będzie miał też lojalkę, a więc będzie miał też 10 zgrania. Ci mają 10 zgrania też. No tylko Davisa. Lewy ten. I ty mówiłeś o której? Bundesligi? I gdzie tutaj masz ten? O tym mówisz? Nieżywych schabów. To? Nie będzie wody. Gdzie? Bo 7. Nie ma. 7 zgrania. No ale lewy będzie miał 2, no co ty po chuj taki interes. No ale co chcesz, żeby lewy był na tym? Środkowym pomocy defensywnej? A, w ten sposób. Aha, że od razu na atak, tak? I wtedy ten, no można tak kombinować w sumie, no. No tak, no to będzie miał... No, coś tak można kombinować. Ale dobra, na razie skupmy się, Werner będzie sobie i tak wchodził, no nie oszukujmy się, on nie będzie tutaj wiadomo co robił. Wernera trafiłem w ogóle, wiesz za co? Za paczkę... Wernera w ogóle sobie trafiłem za paczkę, i teraz najzabawniejsze. To była... Za zadanie. 1 złoty rzadki. Zrobione zadanie i trafiłem kurwa tego, nie? To myślałem, że wybuchnę ze szczęścia. No, to znaczy wiesz, szczerze mówiąc bym go wolał sprzedać i kupić sobie jakiegoś obrońcę, żeby tu miało ręce i nogi. Ale gdzie ten a jest? A, Alvedi. No, tak stoją. Dembele też trafiłem. A
Ale Dembele jest kozak, nie? Dembele jest kozak. No i na pewno lepszy niż Gnabry i na pewno lepszy niż Leroy Sané, nie? To dlatego pod niego idę tak troszkę właśnie z tą Francją. Nie, Mbabu? A nie, Mbabu kupiłem. To wszystko, tego miałem, tego kupiłem, Sabicera kupiłem. O, resztę też kupiłem. Dobra, moi drodzy, coś się sprzedało? Ja idę, transfery poszedł, coś poszło. 45 koła. Co to poszło ciekawego? Klosterman za 13. Walker. No jeżeli ten pójdzie za 6 dych, no to będzie stówka. Aha, i na was 110. Ja tego obrońcę kurwa starczy. No ale 110 koła zawsze będzie. No lewy ten już jest, no to jest najważniejsze. Naprawdę. Tylko żeby mieć to zgranie z tym gościem, to będę musiał mieć tego obrońcy i Fekira, czyli to jest jeszcze 40 koła. To mi nie starczy. Nie, bo wiem, że wydam. Najpierw muszę zrobić skład, żeby mieć czym walczyć. Oglądać na... Dla zgrania, nie ma sensu wywalać kart zmian, po co? Z playem. No, może Fekir z playem. Aha, też nie głupie, Fekir z playem. Dobra, napisz później na Facebooku do czego. Dobra, chłopaki, ja idę na siłkę, bo chyba też trzeba poćwiczyć. Dzisiaj mam jeszcze casting na 15. Więc będę coś koło 17-18 i tłuczemy dalej. Wtedy mam nadzieję, że już ten się sprzeda. Lewego kupujemy Komana. Myślę, że już wtedy to będzie jako tako atak. A zobaczmy, czy ile czasu nam zostało jeszcze. Wychodzimy. I wejdźmy jeszcze raz. No. 8 godzin jeszcze mi zostało, czaisz? 8 godzin mi zostało. To właśnie na początku to powiedziałem. Ja gram teraz 30 godzinę. Aha, no to grubo. Ja gram jeszcze, no ja gram teraz 30 godzinę, nie? Więc wiesz, no do jutra i tak nie zrobię tych 8 godzin i wiesz, i ten, nie? Dobra. Tak, trzymajcie się wszyscy. Ja lecę. Dzięki, że byliście. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcji i dawaniu dużo kasy na FIFA Points oczywiście. Na razie.